Ja uważam, że dzisiaj mieliśmy jednego bohatera, Roberta Skrzyńskiego. Uważam, że my powinniśmy przebywać w pierwszej połowie o wiele więcej. To duży problem, ale już chciałbym zauważyć, że w drugiej, znaczy w trzeciej kwarcie już było widać zaczątki tej gry, co chcieliśmy grać. Bo trzeba powiedzieć, że my gramy atakiem troszkę i nasz atak napędza naszą obronę. Nasz zespół musi się nauczyć, że nie jesteśmy w stanie wygrywać wszystkich spotkań w pierwszej i w drugiej kwarcie do połowy. Kibice tak samo. To jest 40 minut. I potem zaczęliśmy grać fajną koszykówkę. Na końcu błędy indywidualne, bo widać, że doświadczony zespół po drugiej stronie nie potrzebna ta nerwowa koncepcja.